W kilku poprzednich filmach, które mam nadzieję, oglądaliście, pokazywałem wam różne rzeczy na temat liczby, zwanej jednostką urojoną, oznaczanej jako i. To jest taka śmieszna liczba, że podniesiona do kwadratu daje minus 1. Jest to bardzo ważna w matematyce liczba. No i tak się składa, że ludzie właśnie odkryli ją, wtedy, kiedy okazało się, że wygodnie, a nawet konieczne jest czasami wyciąganie pierwiastku z liczb ujemnych. No, takie przykłady też wam pokazywałem. Jak mamy na przykład liczbę minus 9 powiedzmy i chcemy z niej wyciągnąć pierwiastek. No to wiemy, że jest taka liczba, która podniesiona do kwadratu daje minus 1. Czyli mogę minus 9 zapisać w takiej postaci, że to jest minus 1 razy 9. No, pierwiastek z minus 1 wyciągnąć... Pierwiastek z minus 1 wyciągnąć, pomnożyć przez pierwiastek z 9. No, pierwiastek z 9 to jest 3, a pierwiastek z minus 1 to jest powiedzmy i. No i wyciągnąłem pierwiastek z ujemnej liczby. No i liczba urojona i, jak pokazałem w poprzednim filmie, jest wykorzystywana do tego, żeby definiować coś takiego, co się nazywa liczbami zespolonymi. Czyli liczba zespolona to jest taka, która ma część rzeczywistą i część urojoną. Czyli jest w takiej postaci A dodać B razy i. To jest część rzeczywista, to jest część urojona. No i mówiłem właśnie o tym, że ta jednostka i to jest jakby taka niezależna od tej części rzeczywistej. No i co to dokładnie znaczy, no to pokażę Wam teraz na rysunku, jak można sobie te liczby wyobrażać. No Jak wyobrażamy sobie liczby rzeczywiste. Liczby rzeczywiste wyobrażamy sobie jako liczby na osi liczbowej. Mamy oś liczbową. No, i na tej osi są liczby. Gdzieś mamy 0, powiedzmy, że tutaj jest 0. No i wszystkie liczby leżą na takiej osi. No, wiemy, że i nie jest liczbą rzeczywistą, czyli nie znajdziemy jej na tej osi. Ona nigdzie tutaj na tej osi nie może się znaleźć. No to, żeby tę liczbę jakoś zaznaczyć na rysunku, zwizualizować sobie, to dodajemy sobie drugą oś. Dodajemy sobie drugą oś. I na tej osi, tutaj. Może zrozumie innym kolorem, mamy liczbę i. Więc jeżeli oś rzeczywista. To jest ta oś pozioma tutaj, RE jak Realis, część rzeczywista. To część urojona liczby zespolonej jest na tej prostopadłej osi. IM jak imaginaris. No i na przykład, weźmy sobie liczbę, nie wiem, 5 dodać. 2i. Taką liczbę zespoloną. No więc mówiłem o tym, że liczby zespolone można wyobrazić sobie, że mają po prostu dwie współrzędne. Współrzędną rzeczywistą. No to tutaj gdzieś będzie 1, 2, 3, 4, 5. Powiedzmy, że tu jest gdzieś 5. No i ma część urojoną, tak? Tutaj w tym wypadku ta część urojona jest urojoną na 2. Czyli mam 1, 2. Tutaj gdzieś jest dwójka. No i ta liczba zespolona z, którą tutaj. Sobie wybrałem, będzie na płaszczyźnie zespolonej tak zwanej, leżała tutaj. Czyli liczby zespolone to są tak jakby liczby, które są punktami na płaszczyźnie. To się nazywa płaszczyzna zespolona. One mają dwie współrzędne, część rzeczywistą i część urojoną. Zwykle część rzeczywistą rysuje się na poziomej osi, a część urojoną na pionowej osi. No jednostka urojona i leży dokładnie tutaj, gdzie narysowałem. Natomiast tutaj, w tym miejscu, znajduje się jedynka. No i każda liczba zespolona jest kombinacją Jedynki, czyli tak jak gdyby te jednostki w kierunku rzeczywistym, i liczby i, czyli te jednostki w kierunku urojonym. Tak jak tutaj mieliśmy na tym przykładzie, 5 za 2 i to jest liczba, która ma współrzędną rzeczywistą 5, a współrzędną urojoną 2. No dobrze, jeżeli to mają być liczby, no to liczby mają różne ciekawe własności algebraiczne. Na przykład można je mnożyć, można je dzielić, można je dodawać, można je odejmować. No to chcielibyśmy, żeby liczby zespolone też można było mnożyć, odejmować, dodawać i dzielić. No to zajmijmy się teraz tym. Powiedzmy, że mamy dwie liczby zespolone. Z1, A dodać B razy I i liczbę zespoloną Z2. Powiedzmy, że ona ma służonę C dodać D razy I. Każda ma swoją część rzeczywistą i urojoną. No i teraz co to jest suma tych liczb? Z1 dodać Z2. Żeby to obliczyć, no to po prostu wstawię te liczby. A dodać B razy I i do tego dodam tę drugą liczbę. C dodać D razy I. No, i teraz mogę pogrupować te części rzeczywiste razem, czyli część rzeczywista A i C. Napiszę, że to jest A dodać C. No i dodać. No i tutaj sobie wyciągnę za nawias jednostkę urojoną I. No a w nawiasie będę miał B dodać. D. Czyli powstanie mi nowa liczba zespolona, której, której część rzeczywista jest po prostu sumą części rzeczywistych tych liczb, no a jej część urojona jest sumą tych części urojonych. Bardzo proste. Czyli dodajemy po współrzędnych. No, nie trudno się domyślić, że jakbyśmy je odjęli te liczby od siebie, Z1 odjąć Z2, to byśmy dostali taką liczbę zespoloną, gdzie część rzeczywista byłaby różnicą części rzeczywistych, a część urojona będzie różnicą części urojonych, czyli będziemy mieli B odjąć D. To jest jak gdyby w miarę oczywiste. No dobrze, a co będzie, jak będziemy chcieli te liczby pomnożyć? Czyli napisać Z1 razy Z2. No zobaczmy, co nam wtedy wyjdzie. Pomnóżmy te liczby. Czyli napiszemy a dodać b razy i i to pomnożymy przez c dodać d razy i. No i teraz chcielibyśmy, żeby mnożenie miało tę własność, którą ma mnożenie liczb rzeczywistych, czyli żeby było rozdzielne względem dodawania. Po prostu wymnożymy te nawiasy tak, jak się zwykle wymnaża dwumiany, czyli pomnożymy każdą liczbę z lewego z każdą liczbą z prawego nawiasu. Czyli inaczej mówiąc, skorzystamy z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Czyli napiszę, że to jest tak, a i pomnożę przez cały ten drugi nawias c, dodać d i dodać b razy i, no razy znowu ten sam nawias, czyli korzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. No i teraz skorzystam jeszcze raz z rozdzielności mnożenia względem dodawania i wymnożę tutaj te nawiasy a razy c dodać a razy d razy i a razy d razy i dodać z drugiego nawiasu będę miał b razy i razy c czyli to będzie tak b razy c razy i i dodać b razy i razy d razy i czyli będę miał b razy d razy i razy i czyli i do kwadratu i razy i czyli i do kwadratu no, i teraz muszę sobie przypomnieć, czemu jest równe i do kwadratu? i do kwadratu jest równe minus 1, Czyli ja tutaj mogę to i kwadrat zastąpić minus jedynką. No i to właśnie zrobię za chwilę. No bo teraz będę chciał pogrupować części rzeczywiste i części urojone. Część rzeczywista to jest ta część, która nie zawiera jednostki urojonej i. Czyli to jest ten iloczyn. No i to jest ta część. Dlatego że zamiast i kwadrat będę miał minus 1, czyli to będzie po prostu minus b razy d, czyli to będzie część rzeczywista. Czyli część rzeczywista to będzie a razy c odjąć b razy d. Te pozostałe dwa człony zawierają jednostkę urojoną i, czyli to będzie część urojona. No to mogę tutaj tą jednostkę urojoną i wyciągnąć za nawias. I napiszę, że to jest a razy d dodać b razy c, no i całość mnożona przez i. No i obliczyłem iloczyn tych dwóch liczb. Obliczyłem jaka to będzie liczba zespolona. Jej część rzeczywista to będzie a razy c odjąć b razy d, natomiast jej część urojona to będzie a razy d dodać b razy c. Taka to będzie liczba zespolona, która będzie iloczynem tych dwóch liczb. No i widać, że tutaj te wyrażenia, które dostaliśmy, już nie są tak intuicyjnie oczywiste jak te, które dostaliśmy do dodawania i odejmowania. Ale Widać, że bardzo łatwo było je obliczyć, dlatego że jedyne z czego musieliśmy tutaj skorzystać, to, to z, po prostu mnożenia dwumianów. To jest coś, co się ćwiczy już w podstawówce, wymnażanie takich nawiasów. No i musieliśmy skorzystać z tej wiedzy, że i do kwadratu to jest minus jeden. I to jest jedyna informacja taka dodatkowa, która była nam tutaj potrzebna, że ilekroć pojawia się i kwadrat, to trzeba i kwadrat zastąpić minus jedynką. A poza tym po prostu mnożymy to jak zwykłe liczby rzeczywiste. No, i później pogrupowaliśmy tylko te wyrazy razem te, które nie zawierały jednostki urojonej, i razem te, które zawierały jednostkę urojoną. No i w ten sposób podzieliliśmy tę liczbę na część rzeczywistą i urojoną. W następnym filmie pokażę Wam, jak obliczyć iloraz liczb zespolonych Z1 podzielone przez Z2. Okazuje się, że to jest jeszcze ciekawsze niż to, co pokazałem Wam tutaj.